Na początku wytłumaczę się z pierwszego slajdu, który widzicie, gdyż na nim jest inny tytuł. Jest to tytuł po angielsku User Experience, dlatego że postanowiłem go tak zatytułować, gdyż to jest najbardziej znana nazwa. Częściej znajdziecie jakieś materiały w internecie, wyszukując angielską nazwę, która również jest używana po polsku. Więc projektowanie zorientowane na użytkownika to jest sens tego sposobu projektowania, ale nazwa używana to jest User Experience albo w skrócie UX. Czymże jest ten UX? Jest to pewien sposób myślenia o projektowaniu, który wychodzi od potrzeb osób, które docelowo będą używać danego produktu. Takie podejście wydaje się być słuszne i naturalne, a jednak do niedawna było zadziwiająco rzadko stosowane. Zresztą zróbmy taki test. Wyobraźcie sobie otwarcie nowego parku. Świeża trawa, drzewa, krzaki, dzieci się bawią. Zapowiedziano, że po jakimś czasie pojawią się ścieżki dla pieszych. No i rzeczywiście architekci siadają do projektowania i po paru dniach budowane są ładne, nowe ścieżki. Po kilku tygodniach jednak okazuje się, że nie wszyscy po nich chodzą i na trawników powstają wydeptane ścieżki obok tych brukowanych. Teraz, co myślicie i co czujecie wobec takiej sytuacji? Czy to jest dla was ok? A może to jest pewien rodzaj braku szacunku ze strony tych użytkowników? Jak widzicie, to takie nie jest takie zupełnie oczywiste. Ta relacja osoby projektującej z osobami, które będą tych produktów później używać. User experience wychodzi od takiego założenia, że projektant jest dla osób, dla których projektuje, a nie odwrotnie. I że to od ich doświadczenia należy wychodzić, żeby coś dobrze zaprojektować. I w sytuacji, którą opisałem, najlepiej by było zaczekać, aż osoby wydepczą te ścieżki i dopiero później postawić drukowane. I tak się czasami dzieje rzeczywiście w niektórych krajach. Na slajdzie, który widzicie, jest ta sytuacja. Wydeptana ścieżka obok drukowanej. Jedna nazwa się User Experience, a druga Design. I to o tyle jest nie do końca odpowiedni podział, że samo User Experience, czyli samo dotarcie do doświadczenia użytkowników nie wystarczy. Należy coś jednak zaprojektować później na tym doświadczeniu. Jednak autorzy tego obrazka chcieli podkreślić różnicę między projektowaniem bez doświadczenia, bez wiedzy o doświadczeniu, bez wiedzy o potrzebach naszych użytkowników, a takim projektowaniem, czy takim spontanicznym projektowaniem, mógłbym powiedzieć, jakim jest tworzenie ścieżek przez ludzi przechodzących obok tych drukowanych. No i teraz można by pomyśleć sobie, że właśnie z drugiej strony w tym miejscu ktoś nie pomyślał do końca o potrzebach użytkowników. Jakieś potrzeby nie zostały wzięte pod uwagę. Z drugiej strony ktoś chciał mieć po prostu bardzo równe ścieżki, które przechodzą z jednej strony na drugą i gdzieś tam się szczepiają w sposób geometryczny. Ja nie chcę powiedzieć, że user experience to jest jedyna możliwa droga, ale na pewno warto ją poznać i ewentualnie świadomo odwrócić,
A myślę, że jeśli poznacie to, wejdziecie w to doświadczenie, to już na pewno będziecie to stosować później w swoich projektach. Pokażę drugi taki obrazek. To jest podobna sytuacja, czyli z jednej strony mamy taką blokadę zaprojektowaną po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na jezdni. Ona miała służyć do tego, żeby zwolnić i dopiero stanąć przed jezdnią, dopiero przejść, a zostało to tak zaprojektowane, że bardzo łatwo jest to obejść. I no, można pomyśleć sobie, ok, no, pieniądze wyrzucone w błoto, ale to nie jest tylko to. Efekt jest taki, że osoby obchodzą w dosłownym znaczeniu tego słowa system bezpieczeństwa dla własnej wygody. I z jednej strony niektórzy mogliby to nazwać myśleniem nieszablonowym, out of the box, ale na przykład opiekunowie dzieci, którzy przechodzą przez tą jezdnię, mogą mieć powody do zmartwień, że ich pociechy nabywają złe wzorce, że widzą, że można obchodzić systemy bezpieczeństwa i tym samym one mogą być mniej bezpieczne w takich miejscach. Czyli nie dość, że ta szlaban nie działa, to też w pewnym sensie jest przeciwskuteczny. Więc tym bardziej warto przetestować najpierw jakieś rozwiązanie, zanim się je wdroży, żeby się nie okazało, że ono działa inaczej niż byśmy chcieli. O ile w tym pierwszym przykładzie można się zastanowić, czy rzeczywiście nie byłoby ładniej, żeby zostały takie brukowane w jakichś takich geometrycznych kształtach, o tyle w tym drugim przykładzie to po prostu jest zły projekt. Swoją drogą, w takich sytuacjach sobie myślę o polskich normach kulturowych, które jakby zezwalają, czy nawet zachęcają do tego, żeby jakoś niepokornie podchodzić do różnych systemów, nie dawać sobą tak manipulować. I tym samym wydaje mi się, że Polska czy Polacy mogą przysparzać projektantów o niezły ból głowy. Ale z drugiej strony jest to pewien bezwzględny test skuteczności projektów. No dobrze. Czyli jak sobie wyobrażamy taką pracę projektanta? I mówię jeszcze taką miksową, tylko taką powiedzmy tradycyjną. Czyli tak, że siedzi w fotelu, myśli, przychodzi mu pomysł do głowy, kreśli go ołówkiem na tablicy albo raczej na komputerze, rysuje, po czym tworzy z tego projektu makietę i to idzie do produkcji. No i tak było i zresztą bardzo często wciąż jest projektowane różne rzeczy. Nie tylko meble, czy przejścia dla pieszych, czy budynki, czy podręczniki, ale na przykład również prawo. To też jest jakiś projekt, tak? I do tego służą konsultacje społeczne, na przykład, żeby poznać potrzeby i doświadczenie osób, którym to prawo będzie służyć. A czy wiedzieliście, że pierwsze blaty kuchenne były statystycznie zbyt wysokie, bo projektowali je mężczyźni dla kobiet? Tu widać jakiś obrazek, którym nie jest zbyt realistyczny. Proszę spojrzeć na talię tej kobiety. Chyba to jest jednak jakiś taki obrazek wyciągnięty z jakiejś męskiej fantazji, ale pochodzi z tamtych czasów. Albo taki. No i tu zresztą od razu widać, że jak porównacie, na jakiej wysokości ta pani ma łokcie z wysokością tej szafki, no to od razu widać, że coś jest nie tak. Tak. Tutaj jest trochę lepiej, ale tutaj ewidentnie nie jest to wygodne.
Nie chcę jednak powiedzieć, że nigdy nie starano się brać pod uwagę zdania użytkownika końcowego. Starano się czasami w taki sposób, jak to potrafiono, czy ówczesne warunki na to pozwalały. Na przykład podczas II wojny światowej Hitler upatrzył sobie zamek w Poznaniu, który zamierzał przerobić na swoje centrum dowodzenia. Zdaje się, że nigdy tam w końcu nie dotarł, ale rozkazał generalną przebudowę w stylu nazistowskim. Zlikwidowano podłogę między dwoma piętrami, żeby powiększyć jedną salę i przerobiono kaplicę. Budowa pochłonęła zresztą astronomiczną sumę. Hitler jednak słał pieniądze jeszcze wtedy, kiedy III Rzesza upadała. Jednym z najważniejszych elementów prac budowlanych był podgrzewany balkon, na którym Führer miał przyjmować defilady wojskowe. Architekt chciał mieć pewność, że się Hitlerowi spodoba, jedynemu użytkownikowi docelowemu tego podgrzewanego balkonu, i kazał stworzyć glinianą makietę tego balkonu i przyczepił ją w odpowiednim miejscu na ścianie zamku. Nie do końca wiem, gdzie to było, ale można sobie wyobrazić, że to jest na przykład gdzieś tu. Zrobił zdjęcie i wysłał to zdjęcie wodzowi i w ten sposób dostał akceptację. Wodzowi, który był w Niemczech wtedy. Więc rzeczywiście zrobił wszystko, żeby dostać zielone światło od końcowego użytkownika. Sytuacja teraz zmieniła się i w wielu branżach istnieją stanowiska pracy, w którym ludzie badają doświadczenia swoich użytkowników. Dzieje się tak głównie w świecie usług i produktów elektronicznych, internetowych. Trudno dzisiaj projektować aplikację czy stronę internetową, a zwłaszcza sklep internetowy, i zresztą stąd będą pochodzić niektóre przykłady, które zaraz będziemy omawiać, bez UX-owej wiedzy. Wciąż jednak są sektory, które funkcjonują w poprzedniej epoce. Usługi publiczne na przykład mogłyby się wiele nauczyć od biznesu w tej dziedzinie. Jest mi daleko do wychwalania kapitalizmu, ale w tym porównaniu widać akurat, komu bardziej zależy na swoich odbiorcach. Tu wam pokażę, jak opisuje się interfejs sklepów internetowych. To jest akurat taki opis, który mówi o tym, co jest dobrego w tym sklepie internetowym. Tu na przykład, że najważniejszy przycisk, czyli dodaj do koszyka, jest tak wyraźny, że nie da się go przegapić. I że te najważniejsze informacje są dobrze przekazane i dobrze zgrupowane. I dla przykładu projekt, który doczekał się krytyki. Tutaj mówią, że te linki nie wiadomo czego linkują. Z kolei ten menu jest zbyt rozbudowane, są jakieś podmenu, trudno się tu skupić. Niemniej i tak to lepiej wygląda niż na przykład to. To jest strona ZUS-u, a to z kolei jest ePUAP, taki inny serwis do załatwienia różnych spraw w urzędach. Być może mieliście już z tym styczność. Chcę wam zwrócić uwagę tutaj na nazwę tego pisma, które składa się z ciągu, długiego ciągu cyfr i liter. Absolutnie niezrozumiałego. Oraz, i to jakby, to też jest jakaś usługa publiczna, która mogłaby się, no właśnie, zbadać jakoś UX-owo potrzeby swoich użytkowników. Przyciski dla pieszych, do przechodzenia przez pasy dla pieszych. To jest przycisk dla pieszych, żeby przyspieszyć albo w ogóle uruchomić cykl świateł dla pieszych. A to jest przycisk dla osób niewidzących, który sprawia, że sygnalizacja świetlna jest również sygnalizacją dźwiękową. I nagminnie się zdarza
Jeszcze 2 dni temu to widziałem na własne oczy i to naprawdę każdy coś takiego przeżył. To tak, takie są przyciski w Warszawie, nie wiem jakie są w innych miastach, ale myślę, że podobne, że ludzie mylą te dwa przyciski. No i oczywiście no, można by pomyśleć, no ale przecież tu jest narysowany taki ludek z taką laseczką, no to wystarczy się przyjrzeć, tak? A tu jest jeszcze takie światełko, wiadomo, że światełko z napisem czekaj, do niczego się nie przyda osobie niewidomej. No niemniej jednak ludzie się mylą. I może to nie ludzie są głupi, tylko te przyciski są po prostu zbyt podobne do siebie i jest tak wiele bodźców wokół, tak, przejeżdżające samochody na przykład, światło tutaj słoneczne, że nie mamy takiej uwagi, żeby za każdym razem sprawdzać, jakby co naciskamy. Zwłaszcza, że piesi nie będący osobami niewidomymi nie mają potrzeby tego przycisku, więc być może w ogóle nie pokazuje im się w umyśle taka potrzeba, takie pytanie, czy w ogóle oni naciskają odpowiedni przycisk. No dobra, to poznaliśmy już wstępną definicję UX-u ogólną, to teraz wejdźmy głębiej. Teraz taki drugi skrót, który się często pojawia obok UX, jest UI. Co to jest UI? UI to jest User Interface. User Interface to po polsku interfejs użytkownika. Jest to wygląd i rozmieszczenie elementów, na przykład na stronie www, czy w aplikacji, ale również właśnie w przycisku dla pieszych, albo w podręczniku, spis treści. Interfejs pozwala nam na wchodzenie w interakcję z maszyną, to dzięki niemu się z nią komunikujemy. Bez interfejsu ta komunikacja byłaby właściwie niemożliwa. Każdy system, na którym coś robimy, niezależnie od tego, czy to jest Windows, czy to jest na komórce Android, każdy program, który obsługujemy, posiada jakiś interfejs, który umożliwia nam przeprowadzenie dowolnej operacji. W tej dziedzinie nie skupiamy się w UI już na tym, co doświadcza użytkownik, a jedynie staramy się pomóc mu zrealizować jego cel poprzez dostarczenie odpowiedniego narzędzia, czyli designu, przycisków, layoutu, dobrej typografii, dobrych kolorów. Z kolei User Experience z lewej, jak widzicie tutaj, ma też jakieś takie podzespoły. To jest, tak jak mówiłem wcześniej, doświadczenie użytkownika, czyli wszystkie emocje, myśli i doświadczenia związane z wchodzeniem w interakcję z interfejsem, o którym mówiłem przed chwilą, czy produktem, czy właściwie każdą możliwą rzeczą, która się składa na ten produkt. Doświadczenie to nie zamyka się jedynie w momencie zachodzenia tej interakcji, lecz także przed i po. Taki przykład. Powiedzmy program Adobe Photoshop. Załóżmy, że chcielibyście zacząć go używać. Jeśli jesteście początkujący i nie mieliście wcześniej styczności z tym programem, wasze doświadczenia mogą być na początku frustrujące. Widzicie rozbudowane menu, wiele ikonek i dziwne nazwy, z którymi nie macie pojęcia, co zrobić. Jednak zanim włączycie po raz pierwszy ten program, prawdopodobnie mieliście wobec niego pewne oczekiwania. Może obawialiście się, że korzystanie z niego was przerośnie lub wręcz przeciwnie, słyszeliście o nim masę pozytywnych opinii i bardzo chcieliście sami go wypróbować. Czyli te oczekiwania to jest już początek doświadczenia z produktem, który jest przed właściwym doświadczeniem, przed zobaczeniem go. Później nachodzi ten moment, gdy rzeczywiście wchodzicie z programem w interakcję, to znaczy uruchamiacie go, testujecie, a po zamknięciu może jesteście zawiedzeni lub pozytywnie zaskoczeni, albo pozostawiony w waszej głowie jakiś inny ślad, który w przeszłości będzie wywoływał określone emocje. I ten ślad to również jest kawałek doświadczenia, który UX, jako sposób myślenia o projektowaniu, również chce brać pod uwagę. A? Tu mamy na przykład jeszcze taki sposób myślenia o tej różnicy. UI to jest to, co widać, czyli w metaforze
Góry lodowe to jest to, co jest nad wodą. Jeśli podpłyniemy statkiem, który tu sobie narysujemy, to to, co zobaczymy, to to jest UI, czyli layout. A z kolei UX to jest to, co jest pod spodem. To są różne badania, które ludzie robią na swoich użytkownikach, to są persony, które wiem, że robiliśmy wspólnie na zajęciach. I to są różne struktury informacji pod spodem. I jeszcze taki przykład. To jest butelka z ketchupem Heinza. Dwie jej odsłony. Odsłona szklana to jest, no właśnie, to co byśmy zobaczyli wcześniej, to się nazywa design, tak, UI, czyli komuś powiedziano po prostu, żeby zaprojektował ładną okładkę i tak się to stało, ono jest bardzo ładne, a to plastikowe opakowanie jest ze świata UX. To znaczy ktoś, zanim zaczął projektować tą okładkę, pomyślał sobie, że najpierw sprawdzi, jak się używa takiej butelki. I to jest o tyle dobry przykład, że właśnie jest taki strasznie zwykły. Można by pomyśleć, no butelka z sosem. No co może być prostszego niż butelka z sosem? Tak jaki jest interfejs butelki z sosem? A jednak ktoś zauważył, że jednym z problemów jest to, że ten ketchup zostaje na dnie butelki i w momencie, w którym taki ketchup gdzieś tam tu zostaje, trzeba odwrócić butelkę, jak się długo jej nie używało, i w nią walić, żeby coś z niej wyleciało. I to jest problem. Więc można zaprojektować butelkę w taki sposób, żeby ona była od razu odwrócona i dzięki temu mieć dostęp do tego sosu natychmiast. No i gdyby zacząć od designu najpierw, to ktoś by zrobił tą okładkę tak jak tutaj, a później by się poszło na przykład do pana od UX-u i on by zaprojektował takie opakowanie, no to by się okazało, że ta okładka nie pasuje do tego opakowania i trzeba ją robić od początku. Dlatego zaczyna się od UX-u. UX jest pierwotny, doświadczenie, potrzeby naszych użytkowników są pierwotne, a projektowanie jest zawsze wtórne, czyli zależne. Zależne od doświadczenia. Tutaj taka ciekawostka, jak to się robi, taki UX. Przechodząc powoli do konkretów, do tego, jak osiągnąć, jak otrzymać te potrzeby od naszych użytkowników, pokazuję wam takie narzędzie, które stosują firmy, które mają dużo pieniędzy i mają bardzo, na przykład sklepy tak, bardzo duże internetowe. To jest te kulki, które widzicie niebieskie, to są miejsca, w którym użytkownik patrzy, im większa jest kulka niebieska, tym dłużej on tam patrzy. To się robi za pomocą kamerki, która analizuje nasz wyraz twarzy i miejsce właśnie, w którym patrzymy. Dzięki temu możemy zobaczyć, czy osoba odwiedzająca naszą stronę internetową patrzy tam, gdzie my chcemy, żeby patrzyła, co nie jest takie zupełnie oczywiste. Teraz tak, chciałbym wam szybko jeszcze pokazać taki film, na którym byście zobaczyli. Jeszcze nie przygotowałem, nie otworzyłem go wcześniej, ale już go mam. Do you know what your users are looking at? To jest o tym właśnie. Our specialist eye tracking services allow you to climb inside your users' heads and see your designs through their eyes. Are they noticing the critical elements? Is the design efficient? Are users concentrating on the content or are they distracted? We can tell you this and more. So what does an eye tracking session look like? Here's a user interacting with a website. The blue dots show his eye fixations, while the connecting blue lines illustrate his eye movements. This information shows us where he looks, what he pays the most attention to, and most
importantly, what he misses. Watching a user in real time is interesting, but the speed of movement makes it hard to keep track of what users see and what they miss. That's why we produce an individual session map at the end of each session to show the sum total of all their visual activity. Each numbered circle represents a point that the user's eyes fixated on. The larger the circle, the longer the fixation. Tyle na razie, to tylko była ciekawostka, żeby wam pokazać, że UX ma naprawdę bardzo wiele narzędzi ciekawych do poznawania potrzeb i doświadczenia użytkowników, ale my nie będziemy potrzebowali aż tak zaawansowanych narzędzi. Naprawdę najważniejsze to nie są gadżety, to jest spotkanie z drugim człowiekiem. I w ten sposób możemy poznać właśnie potrzebę naszych użytkowników, czyli spotkać się i spróbować zadać pytania odpowiednie, które doprowadzą nas do wiedzy, którą chcemy od nich uzyskać. Stworzyliśmy persony i od nich możemy zacząć. My je zrobiliśmy siedząc po prostu w pokoju, w oparciu o wasze doświadczenie z waszymi grupami docelowymi, ale na przykład myślenie design thinking, w sposób projektowania poprzez design thinking, zaleca je tworzyć na podstawie wywiadów z prawdziwymi ludźmi. Z kolei jeszcze inne osoby robią to za pomocą badań ilościowych. Niemniej załóżmy, że mamy stworzone nasze persony i te persony możemy, czy dane z tych person możemy rozłożyć na tym schemacie. Wiem, że mieliście już z nim do czynienia na innych zajęciach, więc nie będę się o nim rozgadywać. Na końcu tego webinarium podam linki do różnych ciekawych stron, między innymi do filmu dotyczącego tego schematu. Więc tak, z prawej strony macie użytkownika i podzielony schemat na trzy części. Customer jobs, czyli jego zadanie, co on ma zrobić, co on chce zrobić w interakcji z waszym produktem. Czyli na przykład, jeśli projektujecie podręcznik z matematycznymi zadaniami i one są ułożone według wieku dzieci, to zadaniem dla użytkownika jest znalezienie odpowiedniego zadania według wieku dzieci, których on uczy. Taka jest jego potrzeba. Teraz ta część, gains, czyli nazwę je plusy, to jest część, która mówi o tym, co użytkownik chciałby zyskać, potrzebuje zyskać w obcowaniu z waszym produktem. A pains to są rzeczy, które, czyli minusy, nazwę je minusy, są rzeczy, które go bolą, które sprawiają, że przeważnie obcowanie w naszym przykładzie z podręcznikami jest karkołomne. A z lewej strony mamy schemat dotyczący naszego produktu. Tu mamy Product and Service, czyli opis naszego produktu, co on robi. To jest to, co powiedziałem wcześniej, to jest podręcznik, w którym są zadania posegregowane według wieku. I on ma pewne pain reliever, czyli leki. Leki na te minusy, tutaj na te bóle oraz gain creators, czyli sposoby na to, żeby nasz użytkownik coś zyskał. Czyli te części powinny się łączyć z tymi, a te z tymi. Czasami się okazuje, że nasz użytkownik właśnie ma jakieś tutaj bóle, które niektóre nasze funkcjonalności, które miały służyć temu, żeby on coś zyskał, tak naprawdę uśmierzają mu jakiś ból, albo odwrotnie, dobrze zaprojektowany podręcznik, który na przykład skraca czas pracy, sprawia, że on nie tylko jest mu przyjemnie w obcowaniu z produktem, ale też coś zyskuje, mianowicie czas. O, i tak powinniśmy sobie połączyć te nasze części. I to się właśnie robi po to, żeby tak sprawdzić,
czy rzeczywiście wszystko, co jest, co potrzebne jest naszym użytkownikom, jest przez nas zaspokajane. A być może jest coś, co jakoś nie myśleliśmy o tym, żeby to zaspokajać, a jakby nic nas to nie będzie kosztować, żeby tak się stało, więc warto to dołożyć na przykład. No i teraz tak, jak to zrobić, żeby dotrzeć do tych różnych cech, do tych różnych potrzeb naszego użytkownika i dopasować je do cech naszego produktu. Można to zrobić za pomocą historii, za pomocą opowiadania historii. To jest historia Kasi. Specjalnie tutaj dołożyłem zdjęcie i to miałoby działać trochę tak jak persona, to znaczy, że mamy pewną wiedzę na temat tej osoby oraz pewne zdjęcie osoby. Oczywiście ono jest wymyślone, przykładowe, nie znam żadnej Kasi. Ważne jednak, żeby to zdjęcie było realistyczne w takim znaczeniu, żeby ono, że taka Kasia mogłaby istnieć. Że nie jest jakaś zupełnie wymyślona. Więc Kasia jest kierowniczką do spraw obiektów przemysłowych. Jest odpowiedzialna za utrzymanie systemów produkcyjnych i zrównoważonego rozwoju, w tym utrzymanie funkcjonalności sprzętu w swojej firmie. Potrzebuje szybkiego dostępu do informacji o konserwacji i dostawach części z całego inwentarza w swoim zakładzie. Czyli jest kimś wysoko postawionym w swojej firmie i no właśnie, i potrzebuje różnych sprzętów. Ale możemy mieć do czynienia z bardzo różnymi użytkownikami, którzy będą używać tego samego produktu. Weźmy na przykład, załóżmy, że rozmawiamy o sklepie z przyrządami do ogrodnictwa. No i tak, Kasia, kierowniczka takiego dużej firmy, może potrzebować rzeczy z takiego sklepu, ale również taki zwykły ogrodnik mógłby potrzebować również wejść do takiego sklepu. Poszukajmy jakiegoś ogrodnika. To jest Jacek. A nie, złe zdjęcie. To nie chcemy takiego zdjęcia, który jest nierealistyczny, prawda? Spróbujmy gdzie indziej. Nie, to o takiego ogrodnika nam nie chodziło. O, to jest Jacek. A więc Jacek jest właścicielem małej firmy z branży ogrodniczej. Musi być w stanie zamówić części zamienne i mieć dostęp do zasobów, które pomogą mu bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać jego sprzęt na własną rękę. Czyli to jest dwoje bardzo różnych użytkowników, którzy używają, czy potencjalnie mogą używać tej samej strony internetowej. Ważne, jak będziecie tworzyć takie historie, żeby one odpowiadały na pytanie, kto, tak, Jacek, właściciel małej firmy, co potrzebuje i po co. Tak? Potrzebuje zamówić części zamienne, które mu pomogą bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać sprzęt na własną rękę. Jeśli wrócimy do Kasi, to tam ten opis jest w ten sam sposób stworzony. Jak już stworzyliśmy nasze historie, to możemy przejść do scenariuszy. To są scenariusze interakcji z naszym produktem. Najlepiej, żeby one były prawdziwe lub przynajmniej prawdopodobne. Takie, które wydaje wam się, że mogłoby się zdarzyć lub wręcz często będą się zdarzyć, jak już wasz produkt będzie istnieć. Oto przykład. Tu. Scenariusza użytkownika ponownie z naszej hipotetycznej strony z częściami przemysłowymi ogrodniczymi. Janusz pomagał ojcu zarządzać warsztatem maszynowym w Łodzi. Odkąd 10 lat temu ukończył szkołę średnią. W zeszłym roku ojciec Janusza przeszedł na emeryturę, pozostawiając go na stanowisku zarządcy. Ich jedyny komercyjny rębak, który kupił jego ojciec, zanim Janusz zaczął na nim pracować, zepsuł się. Czyli Janusz nie umiał go do końca obsługiwać. Podejrzewa, że dźwignia pompy hydraulicznej jest uszkodzona. Januszowi udaje się zlokalizować instrukcję obsługi rozdrabniacza i przeszukuje internet pod kątem nazwy producenta i numeru modelu. Znajduje on kilka aukcji dla swojego rębaka online.
i wybiera pierwszą do obejrzenia. Na stronie, czyli na tej naszej stronie z naszymi na tego sklepu, z listą rozdrabniaczy znajduje link do pliku PDF z instrukcją obsługi. Czyta go i znajduje wykres pokazujący pompę hydrauliczną i numer części dźwigni. Ma już numer, ale nie ma jej na stronie, którą ogląda, co wskazuje, że może, czyli nie, nic nie wskazuje na to, że może zamówić tą część. Klika na link, aby skontaktować się z producentem i ma nadzieję, że wskaże mu, właściwy kierunek. Jeden z długoletnich klientów Janusza, lokalny klub, spodziewa się odebrać Rembaka za 2 tygodnie. No i jak już mamy taki scenariusz, który może się wydarzyć z naszym produktem, tak, czyli jest jakaś osoba w potrzebie, która przeszukuje internet, nie do końca może znaleźć, coś tam znajduje, ale nie jest pewna, czy to jest to, w końcu nie znajduje tego, tej części, więc wysyła zapytanie poprzez kontakt, a jeszcze do tego wiemy, że ta osoba się spieszy, tak? Że ta część powinna szybko do niego dotrzeć, więc tu mamy dużo różnych potrzeb już rozpisanych. I żeby być dokładniejszym, najlepiej jest rozpisać ten scenariusz na interakcji. Czyli handlowy rozdrabniacz Janusza psuje się i co robi Janusz? Lokalizuje instrukcję użytkownika, identyfikuje nazwę i numer modelu, wprowadza nazwę i numer modelu w pole wyszukiwania w Google.com i wciska Enter. Pojawia się wynik wyszukiwania i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego wszystkiego czytać. To jest przykład, który pokazuje, jak można sobie rozpisać dokładnie, szczegółowo, jak osoba reaguje na nasz produkt, czy od jeszcze wcześniej, zanim trafia na nasz produkt, jaką ma potrzebę, dokąd dąży, jaka jest jej trajektoria, aż dotrze do nas. I dzięki temu możemy sobie, możemy dokładnie odzwierciedlić sobie, jak ludzie będą używać naszego produktu i co w nim ulepszyć. Taka analiza może wydawać się żmudna, ale nie musicie wymyślać wszystkich możliwych interakcji. Wystarczy, że przemyślicie te najbardziej prawdopodobne. Duże firmy, które posiadają tego typu sklepy internetowe, spędzają naprawdę bardzo wiele czasu na testowaniu różnych scenariuszy. No i teraz rozumiecie, jak to możliwe, że UX stał się odrębnym stanowiskiem i że w związku z tym są eksperci zatrudnieni na stałe przy takich stronach. To była pierwsza część interakcji. Podpisałem to na drugą oraz trzecią część takiego właśnie scenariusza interakcji z produktem. OK, czyli macie już pewne scenariusze w głowie, już to wam sprawia, że przychodzą wam do głowy pomysły na to, jak odpowiedzieć na te potrzeby, tak? Wiem, że będziecie pracować głównie z nauczycielami, więc możecie sobie wyobrazić takiego nauczyciela, który ma klasę i w tej klasie jest na przykład uzdolniony uczeń, jeśli o takiego nauczyciela wam chodzi, i on ma jakieś specyficzne z nim sytuacje, ja się na tym nie znam, więc nie będę ich wymyślać, ale wy jesteście ekspertami w tej dziedzinie. I co tam się dzieje, tak? On ma jakąś konkretną potrzebę w związku z tym uczniem, zagląda do podręcznika, tam nie bardzo to pasuje dla niego, więc zagląda do internetu, czegoś szuka, tu znajduje jakąś jedną rzecz, tutaj taką drugą, musi spędzić dużo czasu, żeby to jakoś dostosować. Ogólnie udaje mu się coś zrobić, ale można byłoby to zrobić szybciej. Na tej podstawie możecie już wymyśleć, jak to zrobić, żeby zebrać wszystkie rzeczy, które on potrzebuje w jednym miejscu, tak żeby te sprawy, które są dla niego najważniejsze, były wyróżnione, ale żeby też szybko mógł dotrzeć do innych części strony, na przykład jeśli projektuje stronę internetową, która zaspokoi inne jego potrzeby. I do tego zachęcam, żeby robić makiety. Również tutaj jest pokazana aplikacja, ale również osoby, które będą pisać odcinki papierowe czy cokolwiek, widzieliście przykład z butelką,
warto przetestować wszystko, co będziecie projektować. Więc najpierw zrobić papierową makietę po to, żeby wasza makieta nie kosztowała zbyt wiele, żeby można było ją pomazać i porobić po prostu testy, pokłócić się wokół różnych funkcjonalności, która na niej jest, aż się dotrze do takiego wyglądu, który jest jakoś dla was satysfakcjonujący. Bo jakby tak, znowu chcę podkreślić, że tutaj dużo mówię o tych kwestiach internetowych, elektronicznych, ale wszystko ma jakiś interfejs. Podam wam przykład. To jest czasopismo, takie nowe na rynku, nazywa się Pismo, staje się miesięcznikiem. I jego interfejs to jest na przykład jego okładka, na której znajdujemy część spisu treści, nazwę oraz taką zakładkę, to jest reklama, tą ilustrację. I to już po pierwsze wprowadza nas w klimat tego, wiemy o czym i o co jest w środku, możemy zachęcić osobę do tego, żeby weszła do środka i poczytała oraz zaprenumerowała pismo, tak? I to jest jakiś tam zabawny gadżet. Więc to jest interfejs pisma, ale nie tylko to. Również to, co się znajduje w środku. To, jak zaprojektowana jest pierwsza strona każdego artykułu. Tu jest tytuł, tu jest dużo białego miejsca, duża ilustracja na początku. No i na przykład takie coś specyficznego, tu jest dużo miejsca, no i niestety tu jest za mało. Tak, jeśli trzymamy to pismo w ten sposób, żeby czytać, to kciuk nam nachodzi na tekst, co sprawia, że nam się niezbyt wygodnie czyta. I w takich przypadkach nagle się okazuje, że interfejs jest ważny, że zaczynamy go zauważać, że coś z tym projektowaniem jest nie tak, dlaczego oni tak to zrobili. A gdyby ktoś poszerzył te marginesy tutaj, to być może w ogóle nie zadałbym sobie pytanie na temat interfejsu. Bo czasami jest tak, że dobry interfejs jest przezroczysty, jest niezauważalny dla użytkownika. On po prostu wchodzi, intuicyjnie wyszukuje to, co jest mu potrzebne i dociera do materiałów, które przygotowaliście dla niego. A interfejs jest przyjemny, może jest pomocny, ale ogólnie wcale nie musi zapadać w pamięć, jeśli to, co jest dla niego najważniejsze, czyli znalezienie odpowiednich materiałów, dostał od razu. To jest najważniejsze. Więc zachęcam do tego, żeby robić makiety papierowe. Tu znalazłem taki śmieszny przykład testowania makiet, bo to jest następny temat, już ostatni dzisiaj. Czyli w momencie, jak już stworzyliście waszą makietę, to dobrze jest ją przetestować na żywych. Najlepiej na osobach, które nie uczestniczyły w procesie tworzenia waszej aplikacji, czy podręcznika, czy cokolwiek będziecie tam projektować. Tu na tym obrazku prawdopodobnie testują ten przedmiot, który jest jakimś takim wyświetlaczem w samochodzie. I narysowano tutaj cały ten samochód po to, żeby osoba testująca mogła się wczuć w sytuację. I teraz tak, jest kilka zasad, które należy przestrzegać przy testowaniu. Wpisałem je tutaj. Zaproś różne osoby z twoich grup docelowych. Przygotuj im konkretne zadania. Co to znaczy? W przypadku podręcznika to jest znajdź zadanie matematyczne, które jest dostosowane do wieku twoich uczniów. Jeśli to jest strona internetowa, to znajdź na przykład zakładkę kontakt i napisz maila do nas, tak? do producentów tej strony. Nagraj spotkanie kamerą.
Tu to mieliśmy, tak? Tu była kamera, która nagrywała, co ta osoba robi. Dlaczego? Dlatego, że różne rzeczy mogą się wydarzyć, może nie zobaczycie wszystkiego w trakcie, a może nie wszyscy, którzy z naszej grupy, którzy projektują, będą mogli być obecni na tych testach. Warto to mieć jako notatkę. Warto oczywiście spytać osobę wcześniej, czy się zgadza na to, żeby być nagrywaną. Tutaj z boku macie taki jeszcze inny obrazek, taki komiks. I tu też widzicie taką sytuację, w której właśnie pod literką D jest kamera. Zrób wstęp, wytłumacz, że to tylko makieta, a nie docelowy produkt, którą osoba ma przetestować i przedstaw zadania. I to, co jest bardzo ważne, jest to, żeby osoba w trakcie testowania opowiadała wszystko, co myśli, czuje na głos. Czyli tak jak tu jest na tym obrazku, tu osoba mówi, to teraz będę klikać tu, a my co najwyżej możemy powiedzieć, ok, to co zrobisz później? Zachęcać ją do tego, żeby wypowiadała wszystko, co mówi, ale też co czuje. Tak, może powiedzieć na przykład, że się czuje bardzo zagubiona teraz, nie wie co zrobić. Ważne, żeby jej nie pomagać, nie komentować. I nie oceniać też, bo różne myśli wam będą przychodzić do głowy, może jakieś rzeczy będą dla was oczywiste. To jest wiadomo, bo wy zaprojektowaliście ten produkt, dlatego to jest dla was łatwe. A dla osób z zewnątrz być może wcale takie nie jest. I to są najcenniejsze uwagi, te, które są dla was nieoczywiste. W tym obrazku na dole to są takie emocje, które naprawdę się odczuwa często, jak się przechodzi takie testy, ja przechodziłem również takie testy, organizowałem je i często sobie myślałem, no jak to, dlaczego nie naciskasz na ten przycisk? Przecież to jest takie oczywiste, że powinieneś nacisnąć na ten przycisk. No i na końcu, jak już osoba wykona swoje zadanie lub go nie wykona, bo będzie umiała, to warto ją dopytać o komentarz i sugestie zmiany. I zostawię was jeszcze z taką refleksją, żebyście nie zapominali o osobach z niepełnosprawnościami, które będą korzystać z waszego produktu. Nawet jeśli nie myśleliście o tym wcześniej, to być może teraz warto o tym pomyśleć, że być może różne możecie coś zrobić, żeby im ułatwić korzystanie z waszego produktu. Jeśli nie uda wam się ułatwić dla wszystkich osób z wszystkimi możliwymi niepełnosprawnościami, to być może możecie zrobić coś dla niektórych. Strony na przykład można zoptymalizować dla osób słabowidzących poprzez powiększanie liter, zwiększanie kontrastu. Są takie przyciski właśnie, takie jak to, na przykład te 3A, przeważnie oznaczają właśnie możliwość zwiększenia liter dla osób słabowidzących, ale również można stworzyć strony dla osób ślepych, poprawiając dopasowanie do programów czytających stronę. O, to jest jeśli się nie mylę, to jest taka ikona na przykład. Również książkę można zoptymalizować pod tym kątem. Jeśli nie wiecie jak, to być może warto zapytać waszych użytkowników. Oto jest plansza, o której wspominałem na samym początku. Dodatkowa wiedza, infografika, która zbiera różne informacje, o których dzisiaj mówiłem, ale również podaje różne statystyki. Blog po polsku, skarbnica wiedzy na temat UX-u. Wyciągnąłem stamtąd jeszcze dwa artykuły, jeden o personach, a drugi o makietach. Z tego samego blogu UX Byte oraz jeszcze jeden blog na medium.com z dobrymi praktykami. WCAG 2.0 to są te normy dostępności dla stron internetowych, o których mówiłem przed chwilą. Więcej o skrótach UX, UI, a także IA opowiedziane po polsku na blogu UX Kwadrat. IA to jest
Information Architecture, czyli architektura informacji, to jest jeszcze co innego. I na końcu ten film, o którym mówiłem wcześniej, o kanwasie, który jest po angielsku ten film. I to tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę Wam miłego projektowania. Do zobaczenia.